Drodzy Państwo, otóż jak wiemy, od 15 marca portal, jak i strona, czy też grupa WodKonsol przestaje być obsługiwana w języku polskim. Wsparcia dla języka polskiego już nie będzie. Forum nie ma, jak i nie będzie języka polskiego. No i co? No, dziwna sytuacja, nie wiadomo dlaczego. Niby to jest nieopłacalne i w ogóle. No ale co się dzieje? Dzisiaj piszę na Skype'ie do Falatiego. No i pytam się go, dlaczego Lumberjack nie odpisuje. Nie dzisiaj, wczoraj. Dowiaduje się, że Lumberjack został przeniesiony do WoWca, już się nami nie interesuje, dlatego że został przeniesiony do WoWsa. I teraz od początku. Najpierw był WLW, czy WLSWS, Czarek, był Lumberjack i był Falati. I dzisiaj wydębiłem od niego cztery kody na Excelsiory. No i co się okazuje, pisaliśmy, że no on pisał, że Lumberjack poszedł właśnie do WoWsa i tak dalej, i tak dalej. Mija jakieś, nie wiem, dwie godziny, dzwoni Molar, odbieram i z nim rozmawiam, takie tam, wiecie, wotowe sprawy. I mu mówię, słuchaj, Lumbera nie ma i teraz tylko czekać, jak Falati odejdzie. No i będzie pozamiatane. Nie mamy wsparcia żadnego, więc ceki pójdą w odstawkę. No słuchajcie, mija niecałe 10 minut. Nagle na Skype'ie pojawia się pani Tricha, czyli Olga, która kiedyś na forum była. Bardzo miła kobieta. No i też dosyć ładna, nie można powiedzieć. Bardzo mam duży szacunek do niej, bo jest bardzo grzeczna i wyrozumiała. I co się okazuje? No, musi z nami zrobić czat. No to jak najbardziej, nie? Falati nic nie wie, zdziwienie. Molar zdziwiony, ja zdziwiony. Co się będzie działo? Okazuje się, że nie planują zamknięcia gry na konsoli, to nie, bo to Michał się zapytał. Napisał, że jak będą wiedzieć coś o zamykaniu wersji konsolowej, żeby napisali. No w końcu chłopak się przełamał i napisał. No i okazuje się, że Falatiego już też nie ma. On sam chyba o tym nie wiedział albo nie chciał napisać. Falatiego już też nie ma. Czyli tak naprawdę nad nami nie ma nikogo. No i to pytanie, co tu zrobić? No jak tu te kody dla was na streama czy cokolwiek zrobić? No i pani Tricha pisze nam, że teraz nad nami będzie sam producent gry i jakiś tam menadżer. No i oczy tak. What the fuck w ogóle, nie? No ale dobra, no fajnie, no bo to jest jednak jakaś łączność taka z tą najwyższą wyższością, nie? Podała nam Discorda. Pierw było pytanie, czy rzeczywiście jeszcze zostajemy na CC-kach. No, stwierdziłem, że jeszcze tak, no bo zobaczymy, czy coś będzie się dało wskurać tam, może z nimi będzie lepiej, jeśli chodzi o kody, o takie rzeczy. No więc, Michał, tak, zostajemy jeszcze, zobaczymy, co będzie. Bo Michał też tak myślał, żeby nie zrezygnować. Po czym poszliśmy na tego Discorda. No, przyjęto nas, wiadomo, jak to nowe osoby, to witajcie w gangu i w ogóle, bla, 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 hu, 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 hu. No i takie jakieś przyjęcie było, ale już ktoś tam napisał, że coś o kodach i spam coś. I ten gość, on się nazywa Carblade, Anna i taką buźkę złą wysłał. Czyli coś napisała takiego, wiecie, no, ironicznego, takie, wiecie, na jakiej to zasadzie jest. I co? Jak to ja? Ja tam się nie opierdzielam, z grubej rury piszę do gościa. Panie, taka sytuacja,
dostajemy małe ilości kodów. No przecież nie zrobię streama z 4 kodami, no bo ludzie mnie wyśmieją. Czy jest możliwość otrzymywania co tydzień regularnie jakichś kodów? No, jak często streamujesz? No, streamowałem codziennie, nie? Dopóki bana nie dostałem za głupi filmik o imigrantach. No i mu tłumaczę, że problem był tego typu, że my dostawaliśmy po 4 do 6 kodów i co z tym zrobić? No lepiej zrobić jednego streama grubego, niech ludzi więcej jest, niech ludzi więcej tych kodów sobie ludzie zgarną. No i co odpisał? No pozytywnie, że pomyśli przez weekend, ale nie widzi problemów, żeby dostawać jakoś regularnie właśnie te kody, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, co się z tego urodzi. No bo jeśli by tak było tak naprawdę, to no byłoby wiele lepiej, dlatego że powiedzmy co tydzień dostajemy, nam przydzielanych jest 10 kodów, tak? Super. I teraz tak, mogę wykorzystać to 10 kodów, lub też mogę sobie, wiecie, kurde, gadam i nie mogę strzelać, lub też z tygodnia na tydzień zbieram te kody i robię 2 streamy w miesiącu, czy też jednego takiego zajebiaszczego streama, tam powiedzmy z 20-30 kodami, nie? To by było fajne, jeśli by taką możliwość dano, no to myślę, że byłoby lepiej niż dotychczas i dla was i dla nas, tak? Bo jednak wy generujecie... No co jest z tym Emilem, no? Co to nietykalne jest? Bo wy generujecie tak naprawdę wyświetlenia. Skurwysyny. A my tam jakieś grosze za to dostajemy, tak? Na tej zasadzie. I to by było fajne. Dlatego, że to by było spójne. Wy dostajecie od nas kody na streamach za jakieś tam odpowiedzi, czy to granie w plutonach, czy tam konkurs na jakieś screeny typu najlepszego tam, nie wiem, odbicia danym czołgiem, czy coś, obojętnie co. No i jednocześnie oglądając streama robicie wyświetlenia. No i też niektórzy oglądają później te streamy, kto co wygrał, kto, co jak poszło, komu. Także myślę, że to będzie fajne. Tylko no, trzeba poczekać. Myślę, że w przyszłym tygodniu ogarnę jakiegoś streama. I myślę, że dostanę jakieś tam kodziszcza od nich. Ja to jak hiena jestem, nie? Jak już się do czegoś dopadnę, no to już będę drążył. Zresztą dużo ludzi mnie zna, wie jak ja jestem. Jestem uparty i w ogóle, nie? Także no to były takie informacje. Oczywiście film do obejrzenia w całości na jednym i drugim kanale na YouTube. No i oby się polepszyło, no. Miejmy taką nadzieję, no skoro jest już z producentem jakiś kontakt, oczywiście też po angielsku, no bo po polsku się z nami nie komunikują, co jest dziwne, to też było tak, no będą się komunikować po angielsku, gdyż no są po prostu Anglikami, tak, czy tam Amerykaninami, Amerykanami. No to takie dziwne, nie, no bo to ja też bym powiedział, że jestem, nie wiem, Polak i będę się z nimi po polsku komunikował. No dlaczego angielskiego nie potrafią, nie? Ale co zrobić? No po co się odzywać, jak to i tak nic nie da? To po prostu nic nie da i tyle, no. To by jedynie cokolwiek by tutaj dało, to, żeby ruch na serwerach był. Tak jak jest, czy nawet więcej tych graczy, ale żeby spadły im, sprzedaż im spadła. Dochody, wtedy musieliby cokolwiek ruszyć z grą więcej, nie? Bo ja też pisałem Oldze właśnie na ten temat, że robi się to już nudne, no bo nie ma co robić w grze, no. Wykorzystane jest praktycznie wszystko. Dziesiątek nie ma po co naprawdę robić. No bo po co? Nie ma żadnych
nie wiem, no, turniej, ale turniej taki konkretny, gdzie jest coś konkretnego do wygrania, nie tam jakieś srebro, 2 miliony na głowę, bo 2 miliony srebra to można zarobić w ciągu, nie wiem, 3-4 godzin grając samymi premkami, więc na koncie premium, więc to jest takie biedne, albo są jakieś ewenciki, tak jak teraz jest coś tam. Nie pamiętam, musiałbym w garażu zajrzeć. Zrób coś tam i dostajesz nagrodę 5000 srebra. No 5000. 5000 to ja zrobię jedynką, nie wyjeżdżając z bazy. No za wygraną bitwę. No, tylko takie pierdoły są wsadzane do gry, a nie ma niczego konkretnego. Konkretnego czegoś, co by zainteresowało naprawdę i starych, i nowych graczy, bo tym bardziej nowych graczy by to zainteresowało, dlatego że przyszedł do gry i już może coś tam zdobywać, nie? A jak informację dostałem od pewnej osoby, która jest znana na polskiej scenie i nie tylko na polskiej, a jest to Polak, organizował różne rzeczy, no to niestety, ale serwer europejski jest zlewany, no, na turniej organizowany w Rosji. W Rosji. No, u ruskich w sumie. I to taki prywatny turniej. Dużo ludzi tam wzięło udział. Było przeznaczone, słuchajcie, 200 tysięcy złota na ten turniej. A na drugi już turniej u ruskich było przeznaczone 400 tysięcy złota. No, a u nas proponują, że jakby było więcej osób zainteresowanych na turniej, bo w tym temacie pisałem ostatnio, no to myślą, że tak 40 tysięcy złota można by było przeznaczyć. Poważnie? 40 tysięcy złota na dużą ilość graczy, czyli co? 3 miejsca, 7 na 7 powiedzmy, i są to 3 drużyny, 3 miejsca, po 7 osób to macie 21 osób. No to teraz sobie przedzielcie to przez 40 tysięcy złota. Ile wychodzi? Niecałe bodajże 2000 złota na głowę. No to co to jest? To jest lipa. To jest straszna lipa. Boczkiem, elegancko. O, fuck. No dalej, naprawiaj, Hans, te gąski, bo zamordują nas tu. No i tak to wygląda. Mówię, jak ktoś przyszedł na streama, nie oglądał od początku, to mówię, na jednym i na drugim kanale na YouTube będzie to wrzucone. Napijany online, a później wrzucę na maszyny pancerne, bo muszę po prostu przenieść ten film. O ty sabako, ty! No, także no. Miejmy nadzieję, że to cokolwiek ruszy, że to będzie lepiej i dla nas, i dla was. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. Także no. W sumie nie mogę się doczekać tak przyszłego tygodnia, żeby otrzymać jakąś odpowiedź, bo z tego, co wywnioskowałem, to oni nie mają jakoś kodów zdrapek, tylko mają generator, normalnie generator. I tak jak tu mam kody, na przykład, to wydaje mi się, tutaj nawet ktoś powiedział w grupie, że może to być jakiś numer seryjny tego, co generuje to, dlatego że kody zaczynają się, powiedzmy, na SSRC, SSRK, SSR6, SSRD. Tak jakby to te pierwsze, to by były takie kody SSR, SSR, wszystko jest dla danej osoby, która generuje kod. No pewnie wiecie, jakieś zabezpieczenia anty-cheaterskie wśród firmy. Chodzi o to, że wiecie, żeby ktoś sobie nie generował kodów za dużo, czy tam jak ma przydzieloną ilość. Na jakiś handel, czy tam na coś, nie? Tak, można wywnioskować, ale
Jeśli chodzi o generator, to no, sprytnie podpytałem, czy to w sumie taki był potok słów, zdań. No i no, kody to kto inny generuje, nie ja. Aha, no tu cię mam, przyjacielu. No tak, to jednak się generuje kody, więc można trzepać kody. Ale trzeba chcieć. Panie, trzeba chcieć. Już po mnie. No cóż. Dobra. No nie chowaj, śmisiu. O kurde, ale mi bądźnie teraz. Nie zdążył. Dobra, 10 przebić. Nie jest źle. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. No, także na tym skończę filmik. I mówię, kto przyszedł na koniec filmiku, to mówię, film dostępny będzie na jednym i drugim kanale. Jeden na tym, co na moim profilu jest podany, to będzie później, a na Piano Online, no to będzie za parę minut. Także możecie sobie obejrzeć, o co mi chodziło. Także dzięki bardzo, trzymajcie się, na razie.